Malowane deszczem. Pod takim tytułem w sali wystaw czasowych Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej w Mławie przez kilka tygodni prezentowana była wystawa malarstwa Wojciecha Rutkowskiego. Ekspozycja stanowi podsumowanie 50 lat pracy twórczej artysty. Wybrano do niej blisko 40 różnorodnych dzieł. Na wystawie mamy wiele obrazów związanych z Mławą i jej okolicami. Mamy 13 miniatur, które przedstawiają Mławę z lat 20. ubiegłego wieku. Są też obrazy przedstawiające Mławę współczesną. Mamy też sporo pejzaży, a też i obrazy, które są związane już prywatnie z życiem artysty. Możemy zobaczyć jego prywatny ogród, jego dom, także jest tematyka różnorodna. Wojciech Rutkowski od wielu lat związany jest z Mławą. Znaczna część z prezentowanych na wystawie obrazów dotyczy właśnie tego miasta. Mieszkam w Mławie od 10 lat i namalowałem już ponad 70 obrazów związanych z Mławą. Także szukam Mławy, która mnie się podoba i sądzę, że ona podoba się jej mieszkańcom. Chociaż mieszkańcy, przechodząc codziennie koło różnych obiektów, nie zawsze je zauważają. Dzieła Wojciecha Rutkowskiego ukazują charakterystyczne dla Mławy miejsca zarówno sprzed kilkudziesięciu lat, jak i obecnie. Swego rodzaju historyczną wędrówkę stanowi cykl 13 obrazów, jakie artysta zdecydował się podarować miastu. Ponieważ pokochałem Mławę, chcę coś zostawić od siebie i pomyślałem, że najpierw myślałem o jakimś jednym czy dwóch obrazach, a potem pomyślałem, że najlepszy by był cykl właśnie starej Mławy, którą mieszkańcy nie znają, a do której ja dotarłem na podstawie starych pocztówek i zdjęć. Przekazane przez artystę obrazy wejdą w skład stałej ekspozycji Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej w Mławie.